Siema, siemaneczko. Godzina druga w nocy. Zbierałem się, powiedziałem sobie, od poniedziałku nagram. Nie nagrałem. Tak sobie obiecywałem. Wtorek przyszedł. Kurwa, nagrać, nie nagrać, nagrać, nie nagrać, nagrać, nie nagrać. Lenistwo wzięło górę. Człowiek przemęczony, pracuje dużo godzin tygodniowo, ale mam 36 lat. Parę oznak siwizny na mojej brodzie przywitał mnie ostatnimi to czasami. Także jest dzisiaj druga w nocy, środa, czyli z wtorku na środę. Jerzy zaczyna ponownie. Wracam na scenę. Oczywiście wyglądam tak, ważę 116 kilo na dzień dzisiejszy. Biceps. To światło słabe. O, bicek wygląda tak. To jak większość z Was, co mnie śledzi, co obserwuje moje media, czyli Instagram, po angielsku jest akurat Jerzy The Muscle Reaper, jakby kto nie wiedział. To się nie pokaże tu, to się nie pokaże tam, to się nie pokaże tu, jak u innych, bo ja jestem człowiekiem leniwym. Na komputerach mało, iPhone'em nagrywam to. Także to będzie wyglądać jak wygląda. I tyle. Ale za to mam TikToka, który jest Jerzy Kulturalny Kulturyst. Bo się A nie zmieściło. I mam Facebooka Jerzy Kulturalny Kulturysta. To jest fanpage. Śmiało zapraszam, bicie. Tam najczęściej urzęduję. Zresztą TikToki też uwielbiam ostatnimi to czasy kręcić. To zacznijmy, jakie były plany w 2022 roku. Miałem dobrego trenera. Nie będę wymieniał go z imienia, nazwiska, bo niestety, ale łeb mi siadł w pewnym momencie i zrezygnowałem ze wszystkiego. Ale wyglądało to tak, że początek roku był świetny. Byłem na zajebistym torze, trzymałem dietę. Wiadomo, towar leciał. O dziwo małe daweczki. O dziwo bardziej człowiek był skupiony na jedzeniu, na witaminach, suplementach, czy non stop czegoś nowego się uczę. Także leciał rok. Jerzy trenował ciężko jak nigdy w życiu. Goal NPC miał być. I co? Parę miesięcy temu już. Jadłem to dość długo. Ludzie, te tabletki. Pokryją mu przed żoną, przed wszystkimi. Ale wam opowiem. Ja robię tabletki, które się nazywają Zoplikon. To są środki nasenne. Zacząłem od jednej tabletki w pracy. Tutaj sobie jadłem, gdzie teraz nagrywam. Tylko nie mówcie nikomu. Żeby lepiej dzieciować. No i zaczęło się od jednej. Skończyło się na trzech, czterech. Pamiętam, że któregoś dnia nawet zjadłem sześć. W pewnym momencie urwał mi się film po tych tabletkach. 3 dni mam wyjęte z życia. Nie wszystko wam opowiem, co zrobiłem, ale między innymi połamałem świeżo kupiony, nowy, który nawet miesiąca nie miał telefon. To był iPhone 13, który kupiła mi żona. Pro Max, o 256 giga, mega, whatever. Nie znam się, tak jak powiedziałem. Dzisiaj mam za karę, mam 11 za karę. I dosłownie lecząc, bo żona namierzyła mnie, że biorę te tabletki, przyznałem się. Lecząc się z tych tabletek wpadłem w depresję. Ciężką dość powiem depresję, z łóżka nie chciało mi się wychodzić. Spałem dzień i noc. Oczywiście forma powoli uciekała. W końcu zebrałem się i poszedłem na siłownię. I chyba 2 tygodnie po tym, zamykając okno w swoim klubie, w którym stoję na drzwiach, w którym dumnie się pręże. I pręże, i na tym polega moja praca. Na tym polega moja praca. Stoję i się pręże. I nic więcej nie. Sprawdzam. Wiecie, jak to w klubach bramkarze co robią. Nie? Czasem trzeba się pobić, trzeba z kimś, czasem się w ryj dostanie, czasem komuś się dopierdoli, i tak to wygląda. No i zamykając takie wielkie okno, o coś takiego jak to, takie wielkie, potrójne, które się składało w harmonijkę. Ja
Nauczyłem się je zamykać sam, zazwyczaj we trójkę je zamykamy. Dwie osoby z przodu pchają, a jedna ciągnie. No to ja sam nauczyłem się po troszku, po takich małych normalnie zubelkach. Nauczyłem się sam zamykać to okno. I tak tydzień w tydzień zamykam to okno. I któregoś dnia skoczyłem o drugiej w nocy, godzinę wcześniej. I tak bardzo mi się śpieszyło, że się trochę za bardzo pośpieszyłem. I tak zamykam, ciągnę i jakieś coś. I tutaj, w tym miejscu coś mi poszło. Jak widzicie, biceps się trzyma, nie wygląda źle. Taki jakby odrobinę krótszy był. O, ja wiem, czy może to moja jazda. No, wypalimy do końca, będziemy widzieć. Ale nie wygląda to źle. Ale oczywiście, Jerzy, depresjo, że tak powiem, łatwo wpadający w depresję oczywiście po tych tabletkach. Wpadłem w depresję znowu i myślałem, że pomnik postawię tej depresji, ale nie. Dwa tygodnie chyba. 2 tygodnie, tydzień depresji, smutek, żalu, rozważań, co to będzie z moją przyszłością. Wsparcie od rodziny, żona, dzieci, dokuczające mi bardzo, ale kochane. I co? Którejś nocy właśnie oglądam tutaj, sobie oglądam takiego mentora, że tak powiem. On taki popularny jest na TikTokach teraz, bo ja przewijam te TikToki. Tak wyglądają moje dni i noce, że jestem tak, pewnie nawet na palcu mi wyrósł biceps. No i tak przewijam i Andrew Tate mówi coś takiego: jeżeli wymagasz coś od siebie, a oglądam go, śledzę go, mówi: jeżeli myślisz, że jesteś kimś dla siebie, jeżeli tak, nie pamiętam dobrze, ale nawijał coś takiego, że dotknęło to w moją męskość. I powiedział: to zrób teraz 500 pompek. I nieważne, ile to ma trwać. Godzinę, dwie, trzy, pięć, sześć. Zacznij teraz robić 500 pompek, żeby to był jeden dzień. Ja mówię: Andrew, ale mam biceps, biceps. Biceps mam rozerwany. Tu mi troszkę, tak przerwę, troszeczkę taki mały siniaczek się pojawił. Taki delikatny, jakby baba w szpitalu źle kroplówkę wbiła. To Andrew, mówię, to mówię. On mówi: bądź facetem, mówi do mnie. Andrew mówi do mnie z TikToka, mówi: weź. No to już zainstalowałem sobie apkę. Push-up się nazywa, czyli pompki. I dotykasz nosem ekranu i liczy ci pompki bez kitu. Za pierwszym razem machnąłem, z tego co pamiętam, a pamiętam bez kitu, tak sobie przypomniałem teraz, 64 pompki. 64 pompki i przerwa. Wyobraźcie sobie, w dwie, nie chcę kłamać, dwie, może więcej, może 3 godziny zrobiłem 500 pompek. Jak zobaczyłem 500 bez kitu, i tak działa też, powiem wam, tak działa siła woli. Miałem rozerwany biceps, już na koniec kuł mnie, bez kitu już mnie nakuwał. Tak działa siła woli. Wstałem, zrobiony 500 pompek, zdjąłem koszulkę. Tu mam wszędzie te okna, to się widzę. Uje kurde, zrobiłem to! I następnego dnia wszedłem na siłownię. Czyli dzisiaj mam taki mindset, mam tyle postanowień w głowie. Zdarzył się w międzyczasie smutny wypadek w Polsce, a nie tutaj. Co mnie bardzo dotknęło na sercu. I sobie bez kitu, ludzie, zaprzysięgłem sobie bardzo dużo. Od siebie wymagam w tym momencie, że powiedziałem, że nie będę pił w ogóle, bo miałem epizody z alkoholem przez ostatnie parę lat. Oj, okropne. Że w życiu nic nie zaćpam. Pluję, widzę, że pluję, jak mówię. Żadnych tabletek nasennych przede wszystkim, bo to jest młyn dopiero dla łba. Ja dzisiaj jestem mnichem. Od dzisiaj jestem mnichem. Odpuściłem wszystkim, co na mnie głupoty gadali. Nie mam wrogów. Wszystkim wybaczyłem. Nie to, że dzwonię do każdego na każdego, kto coś źle na mnie gadał, ale po prostu nie. Nie to, że jak się spotkam z kimś twarzą w twarz dzisiaj, kogo bardzo nie lubię, to po prostu zignoruję taką osobę.
Poda mi rękę. Nie wiem, jak to jakiś ciężki frajer, to wiadomo, że mu ręki nie podam. Ale po prostu odejdę od tej osoby. Wszystkim odpuściłem. Nie mam dzisiaj wrogów. Codziennie rano wstaję i to mi też bardzo pomaga. A jestem człowiekiem, to najpierw to powiem, co mi bardzo pomaga, dziękuję Bogu. Mówię, dziękuję Ci Boże, że dzisiaj wstaję. Dziękuję Ci Boże za piękną rodzinę, jaką mam. Chęci do życia. Zajebistą żonę, zajebiste dzieciaki. Że mam ten dom. Mam nawet samochód taki, jaki chciałem. A nie mam prawa jazdy, ale żona mnie wozi. Czyli mam, co chciałem. No, na wakacje ciężko się wyrwać, tyle. Ale ogółem jest zdrowie, są chęci. To na co tu marudzić? Trzeba zapierdalać i tyle. I nic więcej. Dlatego ogarnąłem swój stan ducha. Ogarnąłem swój umysł. Ogarnąłem siebie w miarę. Na treningi chodzę regularnie. W miarę dietę trzymam. Powiedziałem sobie, że od stycznia zgłaszam się do kogoś. Znowu nie powiem kogo, ale wiem kogo, ale nie powiem. Zgłoszę się do tej osoby i zaczynamy wycinkę, bo ja jestem taką osobą, stwierdziłem, że jak za długo coś wałkuję, nawet pod okrzami trenera jak jestem, jak za długo coś wałkuję, męczę, rok czasu, to ja zauważyłem, że mi się łeb wypala. Ja muszę mieć gol. Muszę mieć datę, dobra, za 4 miesiące startujesz, Jerzy. A wystartuję jeszcze. Jak żyję, jak Bóg tak mi, Bóg pozwoli mi żyć, to obiecuję wam, Jerzy stanie na scenie. Stanie na scenie NPC. Chociażby miały mi te wszystkie włosy z głowy wypaść. Jak Boga kocham, stanę na NPC scenie. Tak jak powiedziałem, jest druga w nocy, teraz 12 po, bo mi się odmierza czas. Dam z siebie wszystko, daję z siebie wszystko codziennie. Dietę tylko trzeba lekko skręcić. Jem ryż, kurczak, 5 razy dziennie. Czasem zjem. O, dzisiaj, wczoraj zjadłem 10 skrzydełek z KFC. O, niech będzie, może 12, bo tu jest taka promo była akurat. A ja uwielbiam skrzydełka akurat. To jest KFC. W Polsce są przewalone. To od razu mówię. W Polsce byłem ucieszony zamówić sobie kiedyś skrzydełka z KFC. To było ze 2 lata temu, ze 3, nie wiem ile lat w Polsce nie jestem. Parę lat nie jestem, to nie będę kłamał ile lat temu to było. Ostatnim razem, jak byłem w Polsce i zamówiłem sobie skrzydełka z KFC, wszystkie KFC w Polsce mają oszukane skrzydełka. Tak nie wyglądają skrzydełka w KFC. Antypromo, hejt leci teraz na KFC w Polsce. Wstyd. To jest wstyd, że oni nazywają się KFC. Bez kitu. No i był kubełek z ręką na sercu, z czystym sumieniem, bo to jeszcze mogę sobie na takie coś pozwolić. Kubełek 20 skrzydełek z żoną zjadłem na pół w naszym samochodziku pięknym. Maybachu. Jestem chłopakiem prostym z Radomia, to jakim samochodem mógłbym jeździć? No, w komentarzach odpowiedzcie na pytanie. Pamiętajcie, że mam 2 dzieci. I co? I zjedliśmy. I powiem wam szczerze, że się najadłem. Zjadłem te skrzydełka i chyba od razu zrobiłem trening morderczy, trening nóg. Relacje tam, wszystko gdzieś tam. Kto na mediach mnie śledzi, ten wie. I dalej jestem. Dzisiaj to wygląda tak, że jest rutyna. Jeszcze raz rutyna. Ja wolę chodzić do pracy, bo jak wiem, że w pracy jestem, to nic głupiego nie zrobię. Nic nie podjem, nic. No nic głupiego po prostu nie zrobię. I tyle. Pamiętajcie, wy jak jesteście leniwi, nie możecie. Też dostaję takie komentarze pod swoimi właśnie postami. I patrzcie, nienadmuchany. To jest Jerzy nienadmuchany. Wczoraj robiłem nogi. Kto mnie tak latą ruszać? 36 lat. Czyżby ta morda moja bardzo się zestarzała? Oto kolejny komentarz chcę widzieć. Tak, ty staruchu, zabijaj się z YouTube'a. Nie, no chyba tak nie będzie. Mam nadzieję, bo się zawinę. Świruję. Nagrywam co tydzień albo co 2. Tutaj najprawdopodobniej z tego miejsca. To będzie moja baza. Nagram coś oczywiście, jakiś trening szybki. Nie wiem, taki, żeby się za bardzo nie zmachać. Bo wiecie,
Nie zapominajcie, że mam astmę. Dość ciężką astmę. Ważąc te 116 kilo już na przykład między seriami, kiedy robię plecy albo nogi, to Jerzy jest na, jakby to powiedzieć, jestem i o krok od zapaści jakiejś, nie, ale daję radę. Dzisiaj tutaj jeszcze na tym dywaniku, tutaj nie będę wam pokazał, nie będę świecił, bo tak specjalnie na te okna ustawiłem ten obiektyw, żeby nie było widać mniej więcej, gdzie jestem. No i porozciągałem się 15 minut. Szpagaty, takie ala, będę uczył się szpagatu robić. Są plany, jest motywacja, jest przede wszystkim motywacja, co jest bardzo ważne. I tak jak powiedziałem, w skromności staram się żyć, nie afiszuję się z niczym, to też dużo pomaga. Cierpliwości staram się mieć więcej, przede wszystkim do dzieci, bo dzieci moje są diabelskie po prostu. Normalnie z piekła wyszły. No. Ale kocham je, kocham swoją rodzinkę całą, tak, nie zamieniłbym nas za nic na świecie. Oddałbym życie za nich. O, dokładnie tak. I tak powinien myśleć każdy ojciec. Dokładnie tak. Dwa. Kardio leci od wczoraj. 25 minut. Ten tydzień będzie 25 minut. Za tydzień będzie 35 minut. Aż dojdę do godziny. Trening jest split. W tym momencie wprowadziłem sobie trening. Robię trzy ćwiczenia na klatę na przykład. Dwa ćwiczenia na barki. Lżejsze, czyli jakieś wznosy. I do tego bicek. Trzy ćwiczenia. To samo jest, kiedy są barki, to lecą trzy na barki, później dwa na klatę i leci tricek. Plecy same, ciężko. Nogi same, ciężko. Żeby urosnąć, ludzie, pytacie mnie, ja też bym tak chciał wyglądać, ja to, ja tamto, co ty bierzesz, bla, bla, bla. Młody chłopaku, zdecydowałeś się chodzić na siłownię, przećwiczyłeś rok, pytasz o towar, po roku czasu, jak sumiennie stwierdzisz, tak, przejebałem rok czasu, urosłem, ja nie namawiam, ja po prostu mówię, co ja robiłem. Po roku czasu trenowania wbiłem, nie, zjadłem pierwszą metkę i tyle, o, 200. I chuja dała. 4 kilo, pamiętam jak dziś. 4 kilo, a na kreatynie wcześniej 6 przytyłem. Kabaret dla mnie to był, a metka 200 zł. 200 zł dla 17-latka to nie była łatwa gratka zdobyć. O, jeszcze jedno, nie pamiętam. Miałem porwanego tricka, nie wiem czy nagrywałem z tym. O. Poszły mi dwie głowy, nie wiem które nawet, ale wiem, że dwie. A tricek jest dobry. Powiem wam, wygląda lepiej niż przed operacją. To też jest dzięki Bogu, można powiedzieć, bo się pomodliłem przed operacją. Normalnie jak mnie wieźli na stół operacyjny, powiedziałem, że chcę iść do kibla. Wstałem, bo już na wózku mnie wieźli. Wstałem, przysięgam wam. Klękłem, oparłem tą rękę, bo ta ręka była niewładna. Oparłem tą rękę o zlew, drugą o zlew i powiedziałem, Panie Boże, nie pozwól, żeby to spierdolili. I wyszedłem. Pluję. No ale cóż, co czystą wymowę mam. Moja żona to wie. I tak, miałem powiedzieć też o NPC w Polsce, jak wyglądają dzisiaj. Jak, powiem tyle, oglądają te zawody, to jeszcze ja wystąpię, to pokażę. O. Nie będę nikogo krytykował, ale tyle oleju na scenie. Ludzie, kochani, nie sypię imionami. Tyle oleju w bicepsach mieć. Z jakim bólem to trzeba? Wy gratulujecie chłopakowi, który na inście rzuca zdjęcia i pokazuje bicka. Widzicie to? Widzicie? Biceps, triceps. Jak chłop ma takiego bicka, a takiego tricka, dwa razy większy biceps od tricepsa, jak jest, to chyba wiadomo, że coś jest nie tak. To jest nie halo, to jest przede wszystkim, ja ładuję sobie czasem zastrzyk teścia w bicka jednego i drugiego. To Prima Bolan wbijałem, bo łagodny środek
i się żadnych infekcji nie robiło na przykład, to dlatego sobie wbijałem w bicepsy przykładowo, no to powiem, że żeby tak rozszerzyć naczynia mięśniowe olejem, nie wiem jakim olejem, nawet zwykłymi zastrzykami, które się wchłoną za parę dni, żeby tak rozciągnąć mięsień do takiego rozmiaru, to jest ból niesamowity, tyle wam powiem. Dobra, standardowo 20 minut. Takie znowu było dzisiaj gadanie o wszystkim i o niczym, ale następne odcinki będą już konkretniejsze. Dzisiaj nagrałem standardowo z partyzanta, na pełnym spontanie. Stary już łeb, już czasem trochę trybi wolniej, też leci wysoko, gram. Uwielbiam być na gramie, więcej nie ma sensu. Gram, to jest moja dawka. A o reszcie dowiecie się wkrótce. Pozdrówka, wariaty.